Hej wszystkim, z tej strony Laura, witam was w dzisiejszym filmie, w którym opowiem wam o dosłownie kilku rzeczach, które mogą zaskoczyć Koreańczyków w Polsce. Widziałam dużo filmików tego typu, tylko że od drugiej strony, to znaczy co zaskoczyło mnie w Ameryce, w Korei, w Japonii, Chinach, w Grecji, we Włoszech, bla 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 bla, i pomyślałam, że fajnie byłoby zrobić tego typu film tylko właśnie od tej drugiej strony, czyli co zaskoczyło mojego tatę w Polsce, albo co może zaskoczyć Koreańczyków, którzy wybierają się na wycieczki do naszego kraju. Jeśli chodzi o mojego tatę, on przyleciał do Polski jakieś 25 lat temu, studiował polonistykę w Polsce, a wcześniej jakby on nie przyleciał tak z dupy, brzydko mówiąc, do Polski, tylko uczył się trochę o tej Polsce już wcześniej w Korei, więc on jakieś tam pojęcie mógł mieć o Polsce, co to za kraj, bardziej o historii z tamtej strony. Natomiast wiem, że jak przyleciał do Polski na początku lat 90., wtedy głównie wiem, że dziwiły go takie rzeczy w kontekście technologicznym, że Polska była po PRL-u, no a Korea na zupełnie innym poziomie, jeśli chodzi o technologię. Więc kiedy zapytałam się mojego taty, co go zdziwiło u nas, to właśnie powiedział, że głównie takie rzeczy typu szary papier toaletowy, bo w Korei już wtedy był wszędzie w toaletach publicznych biały papier trzywarstwowy, a u nas był szary papier. Leciały głównie reklamy środków czystości, więc to były pierwsze rzeczy, które mój tata sobie przypomniał, kiedy zapytałam go o to w kontekście tego filmu. Tak więc poza tego typu rzeczami, na pewno mojego tatę zdziwiło to, że w Polsce płaci się za wodę. I jest to coś, co pewnie zdziwiłoby Koreańczyków także dzisiaj. W większości krajów azjatyckich nie płaci się za wodę, często też właśnie za herbatę. Jest to po prostu naturalna rzecz, że kiedy przychodzisz do restauracji, siadasz, to kelnerka przynosi ci wodę lub herbatę, bądź nawet ona już stoi w dzbanku, ta woda na stole, i każdy się nią częstuje i jest to totalnie normalne. Natomiast w Polsce woda kosztuje 4 zł i niestety trzeba za nią zapłacić. No i też w Polsce płaci się za toalety publiczne, prawda? No w galeriach to już nie, ale na stacjach kolejowych, stacjach benzynowych, albo nie wiem, jak jesteście w jakimś rezerwacie przyrody, to toalety są bardzo często płatne i to też szokuje nie tylko Koreańczyków, ale w ogóle cudzoziemców, bo no toaleta i woda to są takie rzeczy, które są uznawane za jakby podstawę, coś co jest no ludzkie, że musimy pić wodę i musimy się załatwiać w toaletach, więc jakby pomysł płacenia za to wydaje się absurdalny dla niektórych narodów. Kolejna rzecz to to, że kiedy w Polsce chcecie coś załatwić, zadzwonić do jakiejś firmy, jakiejś usługi, do czegoś urzędu podobnego, to często czeka się na telefon, prawda? Puszczają wam muzyczkę, jest pani, nagrana jakaś sekretarka i tak dalej. I czasami czekamy nawet 20 minut. Moja mama ostatnio dzwoniła, nie pamiętam gdzie, czekała pół godziny na telefon z telefonem przy uchu i po prostu nie dało się jak dodzwonić, bo po prostu była taka kolejka do rozmówcy, tam do pani zajmującej się tym, prawda? W Korei czekalibyście na tego typu telefon od 2 do 3 minut. Tak samo kiedy dzwoni się po pogotowie czy policję u nas w Polsce. Zdarza się, że czekamy do 10 minut na przybycie karetki. W Korei jest to także o wiele szybsze. Tego typu służby po prostu przyjeżdżają w mgnieniu oka. Kiedyś mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację, że mój dziadek w Korei poczuł się no niedobrze i musieliśmy go transportować do szpitala. Tata zadzwonił po karetkę, przyjechała ona w jakieś mniej niż minutę. Mniej niż minutę, minuta do, na granicy dosłownie, ale przyjechała w mgnieniu oka. Tak więc Koreańczyk zamawiający karetkę w Polsce mógłby się zdziwić czasem jej oczekiwania. Następna rzecz to jakby kultura zamawiania jedzenia w restauracjach, ponieważ w Korei, albo nie, od innej strony, w Polsce zamawiamy jedzenie czekając na kelnera, albo aż się stawi przy naszym stoliku i będzie gotowy, żeby przyjąć zamówienie, albo próbujemy złapać kontakt wzrokowy z kelnerem, jeśli jest bardzo tłocznie, albo nie wiem, tak po cichu podnosimy rękę czy coś w tym stylu, ale raczej mało kto, nie wiem, na przykład podchodzi do kelnera albo krzyczy, że tutaj proszę, raczej się z tym nie spotkałam. Natomiast w Korei restauracje funkcjonują trochę inaczej. Po pierwsze,
często koreańskie restauracje mają wydzielone pokoje, to już takie droższe restauracje, do których przychodzi się z rezerwacją kilka dni wcześniej, ze znajomymi, bądź z rodziną, bądź z jakimiś pracownikami i tak dalej, takie powiedzmy uroczyste obiady się odbywają w takich salach. To wygląda po prostu tak, że w oddzielonym pokoju znajduje się jeden stół dla wielu osób i macie w ten sposób jakby taką zapewnioną prywatność imprezy. Dlatego jeśli ktoś potrzebuje, chce czegoś na teraz, to czasami wychodzi z tej sali i idzie do kelnera, albo w ogóle jak jest restauracja bez takich sal, tylko normalna restauracja, to często się jakby krzyczy po kelnera, woła się po niego. Krzyczy to jest takie duże słowo, ale chodzi mi o to, że Koreańczycy zwracają na siebie uwagę, uśmiechają się do kelnera, tak otwarcie zwracają na siebie uwagę, krzyczą yogyo, co oznacza tutaj, i jakby zachęcają kelnera, żeby przyszedł i obsłużył klienta. Po prostu jakby głośniej się zamawia to jedzenie niż w Polsce. Okazywanie sobie nawzajem albo osobom starszym szacunku w Korei. To jest rzecz, o której ja wam często mówiłam w wielu filmikach, ponieważ to jest po prostu taki must know about Korea, jeśli chodzi o kulturę i o to, jak się zachowywać w Korei. Wiemy, że w Polsce raczej to tak nie wygląda. Okazuje się szacunek starszym, wiadomo, w jakimś tam stopniu, ale na pewno nie w takim stopniu jak w Korei. Takiego potencjalnego Koreańczyka, który przyjechał do Polski nie wiedząc nic o niej, raczej zszokowałby widok nastolatka, który odruchowo od razu, na przykład, nie wiem, nie ustępuje miejsca staruszce w autobusie. Albo to, jak my Polacy między sobą rozmawiamy o sobie, zwracamy się do siebie nawzajem. Tutaj mówimy do siebie po imieniu. Hej Kasia, hej Ola, hej Laura, bla bla bla. W Korei mówi się po nazwisku. Imiona są zarezerwowane dla bliskich znajomych albo dla rodziny. A u nas sami wiecie, jak to wygląda. Tam w Azji obowiązuje też kultura kłaniania się sobie nawzajem, kłaniania się osobom starszym czy nauczycielom, generalnie takim osobom, którym wypadałoby okazać ten szacunek. U nas w Polsce myślę, że kiedyś to mogło obowiązywać, natomiast teraz jest z tym coraz gorzej. Nie pamiętam nawet, kiedy cała klasa u nas w szkole, teraz mówię o mojej klasie, kiedy całą klasą wstaliśmy, żeby przywitać nauczyciela wchodzącego do sali. Tak, żeby cała klasa wstała i się ukłoniła, albo żeby w ogóle nawet wstała i usiadła. Koreańczycy także kłaniają się sobie nawzajem, natomiast my raczej się przytulamy, całujemy w policzek, więc to też jest ta różnica i to też mogłoby zszokować Koreańczyków w Polsce. I wiem, że szokuje Koreańczyków w Polsce to, jak Koreańczyk, taki, teraz mówię o chłopaku, Koreańczyk przyjeżdża do Polski i widzi, jak dziewczyny witają się tutaj ze swoimi kolegami. Polki z Polakami często tak bardzo otwarcie się witają, przytulają się, całują się w policzek. Nie jest to na takim poziomie jak na przykład w Hiszpanii. W Polsce to nie jest aż tak zazwyczaj, ale no, ale witamy się otwarcie, przytulamy się, całujemy się i tak dalej. Natomiast w Korei raczej nie. Kłaniamy się po prostu, ewentualnie z takimi bardzo bliskimi znajomymi, ale z dalszymi znajomymi absolutnie się nie całujemy. I tutaj też przychodzi mi na myśl taka kwestia okazywania sobie nawzajem uczuć, ponieważ w Polsce raczej okazujemy sobie uczucia na ulicach. W ogóle w miejscach publicznych często widać jakieś pary czy rodziny, tak okazują sobie ciepło w miejscach publicznych, natomiast w Korei raczej jest tak chłodniej, chociaż to też zależy od rodziny, prawda? Ponieważ ja mówię tutaj, staram się generalizować to i mówić ogólnie, jakby z własnego doświadczenia, z tego, co widzę po prostu, ale wiem, że zdarzają się też rodziny koreańskie, w których jest więcej luzu. Jeśli chodzi na przykład o pary, to w Korei, po czym poznasz parę? Po tym, że czasami trzymają się za ręce i na przykład ubrani są tak samo. To jest taki sposób na pokazanie, że to jest mój chłopak, to jest moja dziewczyna, i koreańskie pary lubią to robić, myślę, że to jest urocze i myślę, że oni też myślą, że to jest urocze, więc tak robią. Tutaj postaram się pokazać wam jakieś przykładowe zdjęcia takich par. No u nas to w ogóle nie funkcjonuje. U nas pary widać często z daleka gołym okiem, prawda? Ponieważ trzymamy się za ręce, całujemy, przytulamy, dziewczyny się zalotnie uśmiechają do chłopaków i tak dalej. Natomiast w Korei to no nie ma prawa bytu, ponieważ tam jednak, ponieważ takie uczucia, okazywanie sobie tak otwarcie emocji raczej Koreańczycy zostawiają na
prywatne chwile, na prywatne miejsca. No więc Koreańczyków potencjalnie może zdziwić takie bycie otwartym na luzie w Polsce i myślę, że w sumie mogą nawet nam tego trochę pozazdrościć, ponieważ to nie jest tak, że Koreańczycy tacy są, tylko raczej ta kultura tak wsiąkła, że wydaje im się, że wypada się tak zachowywać i być takim chłodnym wobec siebie w miejscach publicznych, a nie, że chcą się tak zachowywać. Ale myślę, że kiedyś to zniknie i Korea też się stanie taka wyluzowana, bo jakby jest na dobrej drodze w związku z nowymi pokoleniami oczywiście. No i to tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy chaotyczny filmik. Mam nadzieję, że wam się w jakimś stopniu chociaż podobał. Dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze drugą i może nawet trzecią część takiego filmu tego typu, co może potencjalnie zdziwić Koreańczyków w Polsce i ja wtedy zrobię znowu research, pogadam znowu z tatą i wyciągnę może z niego więcej jakichś takich faktów. To tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że chociaż trochę czegoś dowiedzieliście się z tego filmu i że nie czujecie, że zmarnowaliście swój czas. Dzięki, do zobaczenia, hej!